Lecimy. Słuchajcie, jak co tydzień i jak co niedzielę witamy Was serdecznie w rozmowie kontrolowanej, którą poprowadzą Adam Lange oraz... Adam Hegle, dzień dobry. Słuchajcie, zanim przejdziemy do naszego dzisiejszego gościa, garść ogłoszeń, które standardowo przedstawi Adam. Adamie? Duszpasterskie tak zwane, choć ja jestem pasterzem dusz waszych. Oh My Hack, słuchajcie, Oh My Hack. To jest coś, nad czym spędziłem cały ostatni tydzień, żeby agenda była jak najlepsza. Już 27-28 listopada, więc za niecały miesiąc spotykamy się online na omhyconf.pl. I chciałem wam powiedzieć, że sklejam ścieżki, żeby jutro opublikować agendę i wy jesteście pierwsi, którzy oprócz mnie to widzą. Także gratulacje tym, którzy postanowili przyjść i posłuchać nas na żywo. Jedna z chyba z moich ulubionych ścieżek, na której spędzę większość czasu, to będzie ścieżka poświęcona hardware'owi. Znajdziecie tam trochę naszych dotychczasowych, trochę naszych przyszłych gości. Zacznie Łukasz Siewierski, który będzie mówił o podstawach hakowania sprzętu, bez posiadania sprzętu, co ważne. Da się to zrobić, da się tego nauczyć na bardzo prostym laboratorium. Łukasz takie laboratorium zbudował i o tym opowie. Potem przyjdzie Grzesiek Wypych i będzie opowiadał o glitchingu, czyli o wywoływaniu błędów poprzez manipulację napięciem. Grzesiek zbudował taką platformę do glitchingu i będzie o niej mówił. Sławek Jasek będzie mówił też o bardzo ciekawych rzeczach, mianowicie o tym niskoenergetycznym Bluetoothie, który teraz jest bardzo mocny, i o tym, jak go można hakować. Potem będzie moje odkrycie chyba tegoroczne, gdzieś już go widziałem, chyba na Pwningu 2 lata temu, ale dopiero Sławek przypomniał mi, że Sebastian istnieje i mówi po polsku. Sebastian jest Francuzem polskiego pochodzenia i opowie, a zajmuje się w ogóle hakowaniem sprzętu i hakowaniem radia i hakowaniem wszystkiego, co w powietrzu biega, i opowie o LoRaWanie, bardzo ciekawej technologii związanej z IoT. Radka Kaczorka mieliście okazję posłuchać teraz tydzień temu, tak? Tydzień temu chyba Radek był. Tak. I Radek oprogramowuje między innymi teleskopy i sterowniki do tych teleskopów i takie małe maszynki, które tymi teleskopami machają tak jak trzeba, i o tym opowie. Pojawi się także Konrad Jędrzejczyk, który jest pierwszym człowiekiem, który hakował za pomocą Commodore C64, i opowie nam o tym, jak to w ogóle jest możliwe, że maszyna sprzed ilu 30 czy 40 lat może zostać użyta w teście penetracyjnym. Pewnie niezbyt szybkim, ale jednak. No i pojawi się Tomek Brol, który święcił niejedne sukcesy na PLNOG-u. Tomek jest chyba w gronie trzech najlepszych autorów przelotów balonów stratosferycznych na świecie i do tych balonów podłącza urządzenia, które pozwalają śledzić te loty. To są fascynujące tematy. Jest mega majsterkowiczem zajawionym na różne ciekawe rozwiązania niecodzienne, więc o tym pewnie też będzie opowiadał. Ale oczywiście to jest tylko jedna z co najmniej 8 ścieżek, które będą na konferencji, dlatego chciałem wam powiedzieć, że będzie jeszcze co najmniej ścieżka o Attack and Defense. Spotkacie tam i Katarnowskiego, który zajmuje się bezpieczeństwem w dużym banku i ostatnie miesiące poświęcił tematom włamań do bankomatów, i to takich włamań sprzętowych, włamań software'owych, więc dotykał tych rzeczy, które przestępcy robią, oglądał te bankomaty od środka, bez wątpienia będzie mógł o tym ciekawe rzeczy opowiedzieć. Marcina Ludwiszewskiego też bez wątpienia przedstawiać nie trzeba. Marcin w tej chwili zajmuje się budowaniem Purple Teamu w najlepszym banku świata, tym, z którego jest połowa naszych prelegentów, więc podzieli się swoimi doświadczeniami z tego świata, gdzie te kolory zaczynają się zamazywać, gdzie red przechodzi w blue i powstaje purple. To będzie coś o tęczy, ale nie wiem, czy o tej. Oczywiście nie zabraknie naszego pierwszego gościa historycznie, oprócz Stefana, czyli Michała Pużyńskiego, który miał zaszczyt być zwolnionym z Mozilla, wkrótce zacznie pracę w zupełnie innej firmie, ale teraz nie pracuje w żadnej, więc może w końcu szczerze opowiedzieć, jak w tej Mozilla było i jak rosyjskie APT się do nich dobierało. Potem mamy dwójkę prelegentów z firmy Secure, Paulę i Majka. Pauli też nie trzeba przedstawiać, wiecie, jak wymiata, będzie mówiła bardziej o stronie detekcji i ukrywania się przestępców i o tym, jak można im przeszkadzać, a Mike będzie mówił o wyciekach i wykrywaniu tych wycieków na platformach chmurowych, bo to nie jest takie trywialne na poziomie Azure czy Office 365. Oczywiście nie zabraknie także innych tematów, będzie między innymi Paweł Rzepa, który będzie mówił o bezpieczeństwie serverlessa. Ja się na tym zupełnie nie znam, a Paweł zna się na tym świetnie.
Nasz dzisiejszy gość powie coś o bezpieczeństwie Kubernetes, a może nam wyjaśni nawet co. A Leszek Miś, też ekspert, którego częściej słychać na zachodnich konferencjach niż na polskich, ale udało się go namówić, pewnie opowie coś o eksfiltracji lub okolicach tematów attack and defense. Dlatego to sneak peek na dwie pierwsze ścieżki, dwie z ośmiu. Jutro na OMCONF powinno się pojawić jeszcze więcej wpisów już z tematami, a pewnie do końca tygodnia wypełnimy całą agendę. A jeżeli jeżeli zapomnieliście, gdzie można słuchać naszego podcastu, to live zaufana trzecia strona.pl. Będą oczywiście też UBK-e, a jeżeli ktoś chce dostać kod rabatowy na Oh My Hacka, to zalecamy poczekanie do końca naszej audycji, bo te kody będziemy rozdawać. No dobrze, Adamie. No dobrze, no to przechodzimy do naszego gościa, czyli programisty, który został bezpiecznikiem, pogromcy krypto, ale to nie kryptowalut, tylko kryptografii, współzałożyciela krypty, tak, skrypty, współzałożyciela P4, także poznajcie Jarka MSMA Jedynaka. Cześć. Cześć, słychać mnie? Słychać, bardzo dobrze. Głośno i wyraźnie. Coś działa na moim systemie, to dobrze. To ja też się powinienem teraz przedstawić. W zasadzie już zgadzam się z tym, co zostało powiedzieli przedmówcy. Jarosław Jedynak, faktycznie tak się nazywam, ale pracowo prawie wszędzie używam MSM. Jednak już nawet w pracy tak ludzie do mnie mówią na żywo, więc no, coś w tym jest. No i tak jak powiedzieliście, jestem współzałożycielem zespołu P4 razem z Mateuszem, który już tutaj był w rozmowie kontrolowanej. No i programuję od bardzo dawna, w zasadzie jest to też moje hobby, więc chyba mi się to udało w życiu, że robię to, co lubię. No i w zasadzie tyle. No. Może przejdźmy do pytań. No dobrze, to pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie. Jarku, swoją karierę zaczynałeś jako programista, to już jakby wyszło na jaw i to jeszcze webowy, jak zdążyliśmy się dogrzebać, więc to już w ogóle nie wiem, jak to się stało. Następnie przeszedłeś sobie do CERT Polska i do bezpieczeństwa. Skąd ta zmiana? Jak to się w ogóle wydarzyło, że z programisty zainteresowałeś się bezpieczeństwem i zacząłeś pracę w CERT-cie? To chyba w ogóle częste, że ludzie, którzy zaczynali jako programiści, później dopiero interesowali się bezpieczeństwem, ale w sumie muszę sprostować, bo swoją karierę zaczynałem jako gimnazjalista pewnie jeszcze, robiąc zlecenia dla studentów. Wydaje mi się, że byłem w pewnym momencie jedyną osobą, która robiła zlecenia na przykład w prologu dla kogokolwiek. Przez to miałem masę zleceń od właśnie studentów, którzy potrzebowali pracy zaliczeniowej. Oczywiście to nigdy nie było tak napisane, ale no myślę, że jednak obaj wiedzieliśmy, w jakim celu jest robione to zlecenie. No i robiłem to za trochę śmieszne pieniądze, typu 100 zł, ale no jednak wartość pieniądza się trochę zmieniła od tego czasu dla mnie. Wtedy mi się to wydawało bardzo dużo pieniędzy. No ale tak, tak jak mówiliście, zacząłem jako programista i to webowy, to dlatego, że kiedy w sumie skończyłem pierwszy rok studiów, to pomyślałem, że co tak będę gnił w domu na wakacje, skoro można kontynuować rozwój. No i jak już zacząłem pracować, to okazało się, że ta praca jest dużo ciekawsza niż studia, to znaczy można się tam więcej nauczyć. Może z waszej perspektywy to takie trochę śmieszne, że klepanie wtedy w webhomesach jeszcze, później w ASP jest rozwijające. To jakby to nie kojarzy się z rozwijającą pracą, ale dla mnie wtedy było. No i to się tam tyczyło 2 czy 3 lata, już nie pamiętam, aż odkryłem, że w sumie przestało to być jakoś bardzo rozwijające dla mnie i wtedy wjechał Ref, Mateusz, na białym koniu, który trochę wcześniej zaczął pracować w CERT-cie i powiedział, że no, ja znam taką rozwijającą pracę, teraz zacząłem pracować w CERT-cie i jest bardzo jakby polecał, a że już wcześniej z nim w P4 trochę szaleliśmy, coraz lepiej nam szło, no to jakby security też wydawało mi się kierunkiem, w którym w sumie może warto zmierzać, no i od tamtego momentu poszedłem w tą stronę security i w sumie nie żałuję, więc tak, generalnie to przez Rewa.
Wszystko przez rewa. Dużo rzeczy się dzieje na świecie przez rewa najwyraźniej. Ale słuchaj, bo ja muszę zadać ci jedno pytanie. Jakie zdarzenia zachodzą, których skutkiem jest gimnazjalista programujący w prologu? Skąd to się bierze? Bo to jest chyba, jakbyśmy zrobili ten diagram Vena, gimnazjaliści w Polsce i programiści prologa, to byłbyś sam tam na środku. No, biorąc pod uwagę, ilu studentów do mnie pisało, myślę, że mogło tak być. Ja generalnie lubiłem, kochałem języki każde, więc kiedy zobaczyłem, wydaje mi się, pierwszy raz, że ktoś napisał na forum for programmers, wtedy tam bardzo dużo siedziałem, że chciałbym, potrzebuję zlecenia w takim języku, to mimo, że jakby nie znałem tego języka w ogóle, no to stwierdziłem, co mi tam, no programowanie, jak trudne to może być. Później się zorientowałem, że prolog to nie jest taki do końca zwykły język, ale jak już się podjąłem, no to zrobiłem, no a później już jakoś poszło dalej. Robiłem też w innych dziwnych językach, typu Haskell albo OCaml, więc miałem okazję w bardzo wielu językach pracować komercyjnie, nawet jeśli to było chociaż jedno zlecenie. Jest to też bardzo motywujące swoją drogą, no bo nawet jeśli to te śmieszne 100 czy tam 200 zł, no to jednak nie można wtedy rzucić projektu i stwierdzić, że jednak mi się nie chce, jeśli już jednak się powiedziało, że będzie zrobione. Więc tak wyglądały moje pierwsze zerwane noce też, że okazało się, że coś musi być zrobione na jutro do rana. Czego to się nie robi dla stówki, nie? No. Jarek, opowiedz nam, bo słyszeliśmy dużo, dużo legend, jak wyglądała twoja rekrutacja do CERT Polska? Bo każdy, mniej więcej te legendy się pokrywają, ale chcemy mieć pełen obraz. O, zależy która, bo przechodziłem dwie, muszę zauważyć, jak pewnie wiecie. Zacznijmy od tej pierwszej. Zacznijmy od tej pierwszej. Chronologicznie. Oj, to dawno było. Mam generalnie urywki tylko z obu, ale znaczy pamiętam, że generalnie są dwa etapy. Na pierwszy etap, jeśli dobrze pamiętam, przyjechałem prosto z CTF-a, który się nazywał Insomnihack, jeśli dobrze kojarzę CTF-y, na którym nie spałem za bardzo i rozmowę miałem również po tej nieprzespanej nocy, więc jakby wypiłem wtedy bardzo dużo kawy i odpowiadałem na pytania być może jakoś bardzo żywiołowo, no ale z tego co zrozumiałem, to spodobałem się przepytującym na tyle, że Mac, któremu wiadomo zawsze można ufać, dostał informację, że coś zapewne siebie jestem. No i żeby mi dał takie jakieś trudniejsze zadanie na ten drugi etap. No i dał mi zadanie pod tytułem zrewolucjonowanie Namame'a, czyli takiego malware'u, który do prostych nie należał. No przy czym ja o tym nie wiedziałem i pomyślałem sobie, no dobra, na tych CTF-ach to tyle rzeczy zrewersowałem, a CTF-y to jeden dzień trwają, więc ile to może zająć? Później zrobię slajdy tam w godzinkę, dwie i będzie okej, okay. No ale kiedy zająłem się tym zadaniem 3 dni przed drugim etapem, bo wiadomo, po co coś robić wcześniej, to okazało się, że jednak nie było tak prosto. Więc to były chyba 2 noce, których nie przespałem w ogóle, ale trochę kofeiny pomogło. No i przyjechałem na ten drugi etap. Pamiętam, że slajdy kończyłem w pociągu i w zasadzie jeszcze jadąc tramwajem do CERT-u kończyłem te slajdy, ale jakoś się udało. I najwyraźniej przeszedłem tą rekrutację. A później jakoś poszło. Czyli a druga rekrutacja była prostsza, bo generalnie po prostu przyjechałem do Warszawy chyba z jakiegoś CTF-a samolotem. Jak już byłem w Warszawie, to ref mi pisze, że ty jak już jesteś w Warszawie, to chodź do CERT-u na rozmowę rekrutacyjną, skoro byłem wtedy bezrobotny. No to powiedziałem OK, tylko CV muszę zaktualizować. No i jadąc do CERT-u poprawiłem CV. Później się dowiedziałem, że w sumie to oni nic ode mnie nie chcą, bo i tak wiedzą, co umiem, więc po co mnie mam wypytywać, więc to była najkrótsza rozmowa kwalifikacyjna w moim życiu. Przyszedłem, porozmawiałem i wyszedłem jako pracownik CERT-u za miesiąc. Już mieli gotową umowę pewnie. Tak. Nigdy nie anulowali tej poprzedniej w nadziei, że wróci. A ja się tak zastanawiam, czy kluczem do sukcesu jest, dając ci zadanie, nie powiedzieć ci, że jest bardzo trudne albo niewykonalne, bo tak wygląda, że nie wiedziałeś, jak wygląda prolog, kazali zrobić, zrobiłeś. Nie wiedziałeś, jak wygląda Namame, kazali zrewersować, zrobiłeś. Gdybyś wiedział, to byś się zabierał za to? Hmm.
No, w zasadzie wydaje mi się, że to nie było dobre zadanie na drugi etap. To było raczej coś, co się daje pracownikowi i daje mu na to miesiąc, ale no, jak są takie terminy i trzeba zrobić, to trudno. No. Myślę, że normalnie bym tego nie zrobił w 3 dni, a właśnie bliżej miesiąca, ale no, jak terminy dobra gonią, motywacja. To nie takie rzeczy można zrobić. No dobra. Możesz nam w ogóle opowiedzieć, czym się zajmowałeś za swojej pierwszej kadencji w CERT-cie? Jaka była twoja specjalizacja, jeżeli była jakaś? Przerywa mnie? Czy słyszymy się? Troszkę tak, tak, ale słyszymy się. Okej, super. Czym zajmowałem się za swojej pierwszej kadencji w CERT-cie? W zasadzie tym samym, co teraz. Czyli wszystkim. Jesteśmy w zespole ZAB z taką drugą, też trzecią linią, do końca sam nie wiem. I kiedy nie obsługujemy incydentów bezpośrednio, a przynajmniej nie tylko, ale czasami też prowadzimy działania proaktywne, typu właśnie zreversowanie jakiegoś malware'u, żeby w przyszłości na niego lepiej reagować, albo no, badań infrastruktury przestępców. Nie wiem, czy to dobra odpowiedź, może jakoś na przykładzie, typu obecnie się patrzymy z kolegą z pracy na malware, ransomware, który się nazywa Phobos i bardzo chcielibyśmy napisać do niego dekryptor, jeszcze nie wiemy, czy się uda, ale fajne w CERT-cie jest to, że można na to poświęcić ten tydzień czy dwa, mimo że w sumie nie mamy gwarancji sukcesu i CERT z tego bezpośrednio nie będzie miał pewnie ani złotówki, no ale jakby być może uda się wielu ludzi zdeszyfrować i jakby samo to, że to poprawi, no utrudni przestępcom życie, jest wystarczającym powodem, żeby się tym zająć w CERT-cie. To jest to, co mi się podoba w tej pracy. Pamiętajcie, że możecie zadawać też pytania na czacie, my będziemy je przekazywać, a Jarek może będzie na nie odpowiadał. A moje kolejne pytanie dotyczy jakby twojego odejścia od CERT-u, bo w 2018 roku dołączyłeś do Google'a. Jak tam trafiłeś i czym się tam zajmowałeś? Opowiedz nam o tym. O, jak tam trafiłem, to jakaś kolejna szalona historia będzie. Pamiętam, że wracałem z imprezy kiedyś i otworzyłem czat P4. I kolega wrzucił tam link do Twittera, że ktoś z Google napisał na Twitterze, że jeśli chcesz, to wyślij mi swoje CV, a ja tam forwarduję. No a że ja akurat niedawno aktualizowałem swoje CV na potrzeby takiego projektu europejskiego o nazwie Enisa, to pomyślałem, no dobra, mam CV, to wyślę. No i wysłałem, nawet zapomniałem o tym, budząc się rano pewnie, ale zadzwonili, więc kilka rozmów telefonicznych później i jeden lot do San Francisco, już okazało się, że jestem zatrudniony, a jak już to wszystko przeszedłem, to w sumie głupie było powiedzieć nie, zresztą o Google wiele słyszałem wcześniej, więc no tak, trafiłem tam trochę przypadkiem właśnie tym, że przez to, że kolega wysłał link i nie myśląc za dużo się zgłosiłem. A czym się zajmowałeś w Google? Opowiedz nam. Jakie były twoje zadania? Znowu bardziej, trochę bardziej inżynierem i programistą niż takim bezpiecznikiem, researcherem jak w CERT-cie. Co ja robiłem i o czym mogę mówić, że mówiłem? Zajmowałem się rozwojem. Ogólnie w Google wewnętrznie żartem jest to, że pisze się systemy, które dostają protobuffy i wysyłam inne protobuffy gdzie indziej. To mniej więcej taki system robiłem. No i ten system w środku generalnie zajmował się dopasowywaniem sygnatur do malware'u. No ogólnie skanowanie, byłem w dziale Androida, więc skanowanie Google Play'a pod kątem malware'u i pisanie silnika do heurystyk, który by wykrywał nowy malware w dość generyczny sposób. Na pewno było to bardzo ciekawe i rozwijające i wydaje mi się, że projekt odniósł sukces. Nie wiem, jak teraz się rozwija, bo straciłem trochę kontakt z byłym zespołem, ale no tak.
Słuchaj, no dobrze, a idąc dalej w twojej karierze, ewenementem jest, że ktoś odchodzi z Google, żeby wrócić do swojej poprzedniej pracy. Jesteś jedyną znaną mi osobą, która wykonała taki ruch. I gdybyś mógł nam opowiedzieć, skąd ta decyzja, co zadecydowało o tym, że znowu pracujesz w CERT Polska, który wiemy, że jest świetnym miejscem do pracy, ale o Google też słyszeliśmy, że jest całkiem fajny. Tak, potwierdzam. Znaczy Google jest bardzo fajny. Złego słowa nie mogę powiedzieć, jeśli chodzi o organizację pracy. W ogóle pod wieloma względami wydaje się być taką firmą idealną, to znaczy jest naprawdę inżyniersko zorganizowane. No dobra, miałem krytykować, a nie zachwalać, tak? Nie, mów przyczyny, prawdę. Nie, przyczyny były zupełnie niezwiązane z pracą, a w zasadzie tym, że wydawało mi się, że praca, jakby Google jest dość zaborczy pod tym względem i próbuję przywłaszczyć sobie czas pracownika, to znaczy na przykład nie mógłbym takiego researchu, jak robiłem wcześniej, czyli chociażby zrobić sobie prezentację i zbadać czyjś hash albo jakiś komunikator i napisać coś o tym bez zgody pracodawcy. No i jakby nie zgadzam się z tym ideologicznie, bo moim zdaniem to, co robię w wolnym czasie, jest jakby moją sprawą, a to, co robię w pracy, jest sprawą pracodawcy, no ale jakby Google i prawo pracy w Wielkiej Brytanii się z tym nie zgadzają, więc głównie z tego powodu szedłem. Miałem taki projekt, który rozwijałem i właśnie jakby nie dostałem zgody na rozwijanie go w wolnym czasie, więc no to mnie trochę odrzuciło. No ale kiedyś, myślę, że kiedy już tak nie będzie mi się chciało robić rzeczy po pracy i będę chciał sobie po prostu przyjść do domu i odpocząć, to wtedy Google znowu będzie atrakcyjną opcją dla mnie. Myślisz, że taki czas nadejdzie, że nie będziesz ci się chciało robić po pracy już tych rzeczy, które robisz w pracy? Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie, no ale ludzie się zmieniają. Mam pytanie od słuchacza. Jak wyglądała twoja rekrutacja w Google? W sensie, jak wygląda ten proces? Czy możesz o nim opowiedzieć? Bo jakby wysłałeś CV i to nie jest chyba tak, że instant CV i jesteś zatrudniony, tylko jeszcze jakieś tam rozmowy. Możesz nam trochę jakby powiedzieć, trochę poopowiadać? Jasne. Wydaje mi się, że to nie jest żadna tajemnica. Ogólnie miałem z dwie rozmowy telefoniczne, zupełnie nietechniczne, bardziej takie jak, w sensie, które mnie poinformowały, jak to będzie wyglądało. Dopiero później miałem jedną rozmowę taką faktycznie techniczną, że otworzyliśmy sobie Google Doka z rekruterem i dostałem parę prostych pytań. Znaczy, no, wydawało mi się proste. Nie było jakieś bardzo hardkorowe, ale najwyraźniej odpowiedziałem na nie na tyle dobrze i to w sumie już było dość zaskakujące, że kolejny etap to był lot do San Francisco, gdzie poleciałem, z tego co pamiętam, w czwartek. Później miałem 5 rozmów pod rząd w siedzibie Google'a w Mountain View, więc to jest dość spore maglowanie przyszłego potencjalnego pracownika. No i po tym się dowiedziałem, że albo się skontaktują, albo nie, no i się skontaktowali. Czy to było 5 rozmów technicznych, czy też były miękkie? Dwie techniczne, jedna przerwa na lunch i podobno nieoceniana właśnie rozmowa miękka i dwie techniczne kolejne. Z tego co wiem, to niektórzy jeszcze mają jeden dodatkowy etap techniczny pomiędzy, ale nie wiem, od czego to zależy. Może faktycznie dobrze mi poszło, a może nie było takiej potrzeby z innego powodu. No dobra, mamy pytanie od jednego ze słuchaczy. Jak długo uczyłeś się programowania, zanim dostałeś pierwszą ofertę pracy? Znaczy, w zasadzie nie dostałem nigdy oferty pracy, bo wysyłałem CV, ale no rozumiem pytanie, ale z drugiej strony no w zasadzie dość długo, bo myślę, że programowałem właśnie, w zasadzie sam nie pamiętam, ale pamiętam, że już w gimnazjum jakieś dziwne DL injection na początku robiłem i inne magiczne programy, tylko że no powiedzmy, powiem teraz, że 6 lat się uczyłem programować, 7 zanim dostałem ofertę pracy, no ale prawda jest taka, że myślę, że ktoś po 3 latach studiów, naprawdę w tym siedzący, by miał większą wiedzę, no bo jednak uczenie się samemu nie zawsze jest tak efektywne jak siedzenie w pracy, więc no ciężko porównywać. Tak w samych liczbach, no to powiedzmy 7 lat w wolnym czasie, ale nie wiem, czy to jest miarodajne.
też dużo siedziałem bardzo na forum For Programmers, gdzie chyba w sumie do teraz jestem administratorem, teraz trochę już zaniedbuję obowiązki i to też było bardzo edukacyjne, to znaczy rozwiązywanie problemów innych ludzi i przy okazji czytanie odpowiedzi innych ludzi, jak coś można zrobić, więc wydaje mi się, że to mi bardzo pomogło w rozwoju na początku. No dobra, kolejne pytanie jakby też dotyczy pracy. Ile godzin pracujesz? Bo jak wiemy, doba ma tylko 24 godziny, a różne rzeczy robisz, więc zdradź nam, uchyl nam rąbka tajemnicy, ile spędzasz w pracy, a ile siedzisz przed komputerem w ogóle? No, miałem taki okres w CERCie, że siedziałem, zdecydowanie nie było to 8 godzin. Teraz staram się raczej siedzieć w pracy tylko te zdrowe 10 godzin, a później już spokojnie w domu robić inne rzeczy przy komputerze, czyli na przykład CTF-y. Ale tak poważniej, no to ciężko powiedzieć. No, szczególnie, że dla mnie to naprawdę jest przyjemność, często programowanie, więc lubię sobie, powiedzmy, poresearchować jakiś temat i napisać jakiegoś poca i nie uważam, żeby to była praca, więc nie wiem, czy to się zalicza do tych godzin pracy, czy nie. To się zalicza do uzależnienia, mój drogi, uzależnienia. Wszyscy to mamy. Więc mogę też powiedzieć, że nie pracuję w ogóle, bo wszystko, co robię, robię dla przyjemności. Znaczy, no mógłbym, ale jest taki projekt na E w pracy, który teraz niestety muszę robić, ale już nie mieszajmy się tego. Ale tak, generalnie większość tego, co robię, jest przyjemnością, więc nie nazwałbym tego pracą. Kolejne pytanie, tym razem od Jacka. Miałeś styczność z wieloma językami, czy znajomość któregoś z tych niszowych przydała ci się w pracy? Oprócz tych zleceń, które wykonywałeś, oczywiście. Dobre pytanie, znaczy na pewno przydał się w CTF-ach. To nie do końca odpowiedź na pytanie, ale CTF-y też lubią używać niszowych języków albo niszowych technologii, więc tam to było bardzo przydatne. W pracy wydaje mi się, że mniej. To znaczy w pracy głównie korzystam z Pythona, kiedy chcę coś oskryptować i z C++a, kiedy chcę coś napisać. Wydaje mi się, że te niszowe języki poszerzyły moje horyzonty jako programista, więc w szczególności na przykład języki funkcyjne bardzo wpływają później na sposób myślenia o rozwiązywaniu problemów i ktoś, kto nigdy nie pisał w żadnym języku funkcyjnym, jakby nie spojrzy w taki sposób na jakiś problem, jak ktoś, kto pisał. Więc wydaje mi się, że pod tym względem mnie poprawiły moje możliwości jako programista, ale tak, żeby bezpośrednio na przykład, nie wiem, rewersować system w prologu, to nie. Okej. Google, CERT, praca jako programista. Czy było coś, co było największym blokerem w twojej karierze albo z drugiej strony akceleratorem twojej kariery? W sensie, czy były jakieś takie wydarzenia albo cokolwiek, co pomogło ci albo przyblokowało w karierze? Oj, blokerem to na pewno ja sam. Na przykład to, że muszę spać, to jest generalnie duża wada ludzi. Niestety nie udało mi się tego naprawić dotychczas. Co pomogło? Na pewno wydaje mi się, że to, że zawsze łatwo znaleźć, znaczy no, że udało mi się znaleźć grupy pasjonatów, które też się, dla których też to nie jest po prostu praca i którzy lubią, którzy się tym interesują. Na początku to był właśnie Rev i Deus, taki kolega, który mnie w ogóle wprowadzał w security. Później to było P4 i coraz powiększający się ten zespół. Później to jeszcze był CERT. No i jakby to motywuje bardzo, że no są inni ludzie, z którymi można porozmawiać na jakiś temat, którzy na przykład też chcą pomóc, kiedy jest jakaś ciekawa inicjatywa. No a poza tym to w sumie ciężkie pytanie, co to jest kariera w ogóle, bo czy na przykład, czy przejście, tak mi się skojarzyło, czy przejście z Google do CERT-u to jest krok wstecz w karierze, czy nie? Bo moim zdaniem, jakby zupełnie tego tak nie odczuwam, ale jakby jest taki standardowy model kariery, pewnie nie zakłada czegoś takiego, a jakby dopiero, więc
To jest bardziej kwestia tego, gdzie, że jakby na bieżąco aktualizuję to, gdzie chcę być w życiu, no i kiedy decyduję się, że to nie jest coś, co w tym momencie mi odpowiada, jak było z Googlem na przykład, no to to zmieniam. Wspomniałeś o P4, jedna z chyba z ważniejszych twoich ról do tej pory życiowych, jako, czyli współzałożyciela i jednej z wiodących osób w zespole. Jak to w ogóle się zaczęło? Skąd powstał pomysł wzięcia udziału w CTF-ach? Jak się ta przygoda rozpoczęła? To tutaj mogę zgapić odpowiedź od Rewa, aż nawet obejrzałem sobie jego filmik dzisiaj dla przypomnienia. Kurczę, myśleliśmy, że sprawdzimy, czy macie tą samą historię, no, ale sprytniejsi jesteście. Nie, zaczęło się w ogóle właśnie od tej grupy znajomych, którą wspomniałam, paru ludzi z 4Programmers. Zresztą nawet nazwa P4 jest od 4P, tylko odwrócone. Oryginalne logo P4 to też było logo 4Programmers, tylko zmienione na kolor niebieski, bo wiadomo, niebieski to security. No i tak sobie zaczęliśmy robić te CTF-y z Rewem. Pamiętam, że pierwsze CTF-y zajmowaliśmy miejsca typu 30-40, czyli no zupełnie nie robiące wrażenia z dzisiejszej perspektywy, ale bardzo się z tego cieszyliśmy, bo czytaliśmy, że na przykład jakaś tam szkoła w USA zajęła niższe miejsce niż my dwaj, więc było to motywujące, że tam szkoła wojskowa gdzieś jest, no, w cudzysłowie gorsza niż my. No i tak, no, zaczynaliśmy ja z Rewem, później udało się kolejnego kolegę Szaloma do tego dołączyć, już nie w P4. Później zmerdżowaliśmy się z paroma innymi teamami, później zaczęli ludzie dochodzić trochę bardziej, no i tak to się jakoś potoczyło, że kilka razy skończyliśmy na podium, czy tam w top 10 na CTF Time. I w ogóle zaczynaliśmy po to, żeby się czegoś nauczyć, właśnie, że wydawało nam się, że CTF to jest dobra szansa na nauczanie się czegoś i może wejście w świat security, i chyba to się sprawdziło. A jaka jest twoja specjalizacja w zawodach CTF? O, reversing i kryptografia. Szczególnie na początku właśnie ładnie siedzieliśmy z Rewem, że ja byłem od rewersowania kryptografii, a Rew od bezpieczeństwa webowego i wszystkiego pozostałego. Więc nie wchodziliśmy sobie w drogę. A masz jakieś kategorie, których po prostu nie lubisz? No nic. W zasadzie nie lubię zadań, gdzie trzeba coś zgadywać, a no jest to kategoria Stegano, która jest wręcz teraz już znana z tego, że nikt jej nie lubi. Zadania webowe też jakby są często takie, że trzeba coś zgadnąć, bo na przykład, no zresztą dopisuję teraz jakieś logikę do tego, że po prostu nie lubię większości kategorii, lubię reversing kryptografii, ogólnie lubię te kategorie, gdzie jeśli się wystarczająco twardo i długo popatrzy na jakiś kawałek kodu, to można znaleźć rozwiązanie, a nie trzeba niczego zgadywać. Pytanie, ile ludzi patrzy w Hello World? z jakim najciekawszym według, jakby, może nie według ciebie, tylko najciekawszym dla ciebie wyzwaniem spotkałeś się podczas zawodów CTF? Z wyzwaniem ciężko powiedzieć, no bo jednak zadania są bardzo różne, więc nie kojarzę takiego jednego zadania, żeby na mnie zrobiło takie wielkie wrażenie, że wow, muszę o nim wspomnieć. Ale może wspomnę o evencie, jakim był Real World CTF, chyba 2 lata temu albo rok temu, który to było takie coś, że chińska firma, chyba Hiking Technology, stwierdziła, że zrobi sobie CTF-a i wydała na to masę pieniędzy naprawdę i zaprosiła kilkanaście teamów z całego świata do Chin, tam do Zhengzhou bodajże, i zadania właśnie tam zrobiły na nas wszystkich wrażenie, bo były na granicy zero day'a. Na przykład pamiętam, że jedno to było hakowanie routera, zresztą sam na scenie hakowałem ten router wtedy. Drugie to było jakieś dosłownie prawie, że zero day na GitLab'a, to znaczy błąd, który został znaleziony przez pracownika tej firmy i zapatchowany dosłownie parę dni wcześniej, i polegał na tym, że
w skrócie wystarczyło wysłać jeden request HTTP, czyli CSRF w UI GitLab'a, żeby dostać RC na całym serwerze. Znaczy to błąd był w tym CSRF, a ciekawe jest to, że CSRF na GitLab'ie można łatwo wyeskalować do RC, bo tak działa. Tak działają technologie nowoczesne generalnie, chyba Redis na to pozwalał. Więc jeśli ta firma Hiding Technology chciała zrobić wrażenie na hakerach z całego świata, to myślę, że im się to udało, bo wszyscy, którzy tam pojechali, byli pod wrażeniem tego ich rozmachu. Nie wiem w zasadzie, dlaczego to zrobili i jaki mają z tego zysk dokładnie, ale Chiny mają generalnie bardzo dużo pieniędzy, szczególnie na takie rzeczy, więc stać ich. I mówiłeś, że lubisz zadania, w których można wystarczająco ciężko i długo popatrzeć w kod i ten kod w pewnym momencie zaczyna do ciebie mówić. A miałeś taką sytuację, że czy w pracy, czy na jakimś CTF-ie, że patrzyłeś w ten kod i byłeś przekonany, że on zaraz zacznie do ciebie mówić, a on dalej nie zaczynał, a ty dalej na niego patrzyłeś i on dalej nie mówił i w końcu ktoś inny przyszedł i zrobił to za ciebie? No nie wybaczyłbym sobie tego, więc nie kojarzę. Ale nie kojarzę, ale jest sytuacja, w której nikt nie przyszedł i nikt nie zrobił tego za mnie. Co prawda nie odnośnie mnie, ale kojarzy mi się takie zadanie z Haklu, bo ogólnie jest, już mówiliśmy o kategorii Stegano i jak bardzo jej nikt nie lubi, więc na CTF-ie Haklu 2 lata temu, czy rok temu, dodali takie zadanie, które się nazywało Stegano 500, czy coś w tym stylu. I zespół Dragon Sector siedział nad tym zadaniem i patrzył bardzo mocno w to zadanie przez pod koniec już całym teamem i naprawdę kilkanaście godzin patrzyli w to, bo jakby dzieliły to od pierwszego miejsca, czy coś w tym rodzaju. No i generalnie nie wypatrzyli niczego, a później się okazało, że to zadanie to był taki ironiczny komentarz na temat zadań Stegano i to były naprawdę 64 kilobajty losowych danych z DevUrandom, więc byli wtedy trochę zdenerwowani na ten CTF. Jestem zbulwersowany tym, że nic tam nie znaleźli, bo moim zdaniem powinni byli coś nawet w DevUrandom znaleźć. Jak już taki zespół siadł, kilkanaście godzin popatrzył, to i DevUrandom zaczyna się układać we wzory. Tak, bo on jeszcze był spakowany w zipie, bo wszystkie zdania były w zipie, więc już jakieś szukali w niższych bitach tam kompresji, czy przypadkiem w kompresji nie są schowane jakieś rzeczy, no ale niczego nie znaleźli. No ja bym się spodziewał co najmniej jakiejś podatności nielosowości DevUrandom wykrytej z nienacka, no ale jestem rozczarowany. Musimy kogoś z Dragona przy najbliższej okazji przepytać. Może Jugo się zgodzi opowiedzieć o tej historii. To SHM chyba mówił na rozmowie kontrolowanej, że jeśli wystarczająco długo się popatrzy w cokolwiek, to się coś znajdzie w końcu. No ale może za krótko patrzyli. Tak, pewnie czas po prostu. Tak. Pewnie tak było. Mamy na polskiej scenie parę zespołów CTF-owych, między innymi też Dragon Sector, których serdecznie pozdrawiamy. Jarku, jak to jest walczyć z kolegami i przyjaciółmi właśnie z Dragon Sectorem, chociażby o światowe top miejsce w tych rankingach CTF-owych? Czy to jest ostre współzawodnictwo, czy raczej się wspieracie? Jak to wygląda tak od środka? Wydaje mi się, że na poziomie tego rankingu światowego nie ma takiej rywalizacji, raczej bardzo się cieszyliśmy, że na przykład dwa polskie teamy są na podium chyba 2 lata temu. To jest jednak nasz, no, może nie wspólny sukces, no, ale po prostu ładnie to wygląda. Co innego na poszczególnych CTF-ach. Tam oczywiście się nie wspieramy, bo to nielegalne, ale zawsze fajnie jest być wyżej niż ten drugi zespół, więc jest to też trochę motywujące. No ale tak poza tym to my czasami walczymy, czasami Dragon Sector walczy, czasami nam się nie chce grać w CTF, a Dragon Sector gra, więc jakby nawet nie gramy tego samego. Wydaje mi się, że to nie jest jakoś bardzo ostre współzawodnictwo, tylko koleżeńskie prześciganie się w ramach możliwości. A nie ma takich, wiesz, psztyczków i szyder, nie zrobiliście tego zadania, było takie proste. Nie, no jasne, na czacie zawsze. Albo że lecą wiadomości, że czemu jeszcze to zadanie nie zrobione, skoro nawet Dragon Sector je już zrobił.
Słuchaj, ponieważ zajmujesz się krypto, nie pytaliśmy cię jeszcze, z czego się uczysz, natomiast czy rozwijając to pytanie, bo to jest pytanie o książki, powiedz więc, czy są jakieś książki, które byś polecał komuś, kto chciałby się porządnie krypto nauczyć? I ja to rozszerzę o to, z czego ty się uczysz, oprócz tych przykładów na For Programmers. Książki. Do tego bym się musiał bardziej przygotować. Znaczy, ogólnie jest dużo dobrych książek. Nie wiem, czy jest sens je wszystkie czytać, bo w zasadzie one często mają te same tematy, tylko w trochę innej kolejności. Na przykład Real World Kryptografii, jeśli dobrze kojarzę. To jest dobra i dość aktualna jak na dzisiaj książka. No i wydaje mi się, że jeśli bym miał polecić jedną książkę, to pewnie ją, ale to też nie jest tak, że przeczytanie książki jakby wystarczy do jakby wgłębienia się w temat, no bo jednak jest dość szeroki. Często to jest też kwestia praktyki i na przykład skorzystanie z tego czegoś na żywo, bo na przykład ataki są moim zdaniem bardzo kształcące, to znaczy kiedy się, ja na przykład się uczę z tego, że śledzę tam kilka subredditów dotyczących kryptografii i matematyki, no i na przykład kiedy czytam sobie, jak ktoś jak działa jakiś atak na jakąś, nie wiem, funkcję szyfrującą albo podpisu, no to w przyszłości mogę też o tym myśleć, no ale tak dla kogoś, kto się bardziej interesuje tego od strony kryptografii, no to wydaje mi się, że Real World Kryptografia, aż sprawdzę, czy dobrze pamiętam, taka pomarańczowa okładka, będzie bardzo okej. Okay. No okej, okay, ale skoro już jesteśmy przy krypto, to czemu akurat krypto? Bo jakby wszyscy mówią, że jesteś specem od krypto, tak? Więc skąd poszedłeś w tym kierunku? Skąd pomysł na zajęcie się krypto? Nie, wydaje mi się, że to są za duże słowa. To znaczy, chyba jestem całkiem okej w kryptografii, ale jakby specjalista to moim zdaniem ktoś, kto zajmuje się tym zawodowo na przykład i połamał sobie zęby na kryptografii. To ja takim pewnie nie jestem. To faktycznie jest coś, czym się interesuję i dość dużo się rozwijam w tym kierunku w wolnym czasie. No ale na przykład no jakby są lepsi w tym ode mnie. Jeśli już to moją mocną stroną jest to, że jestem tak pomiędzy programowaniem a kryptografią, więc jakby łatwo mi znaleźć błędy w programach, bo kryptograficzne, no bo większość programistów jakby ma bardzo małe tło w tym zakresie, a ja jak na programistę się na tym całkiem znam. No, ale już po sprostowaniu tego, to skąd taki pomysł? A to dobre pytanie. Zawsze lubiłem matematykę, w sensie no dalej lubię, a kryptografia jest bardzo matematyczną dziedziną. Tu wiem, że Michał co innego powiedział, no ale jednak tam to i to jest dziedzina, jakaś tam działka matematyki, która bliżej lub trochę dalej. Często jakieś rzeczy w kryptografii się opierają na wyprowadzeniach matematycznych, więc dość naturalnie w tą stronę poszedłem. Tak samo na CTF-ach była to kategoria, którą robiłem, no bo ref jej nie lubił, więc jakby spodobała mi się po prostu. Nie wiem, no ciężko odpowiedzieć na pytanie, czemu się coś lubi. No, albo coś się lubi, albo nie. Jest tak, że dużo ludzi, którzy robi reversing, lubi też kryptografię, na przykład Redford, który był przede mną tutaj, więc może coś w tym jest. No to jest też to, że w kryptografię i tak samo jak w malware, no w programy, wystarczy odpowiednio długo popatrzeć, żeby znaleźć ten błąd zazwyczaj. Więc no to jest ta twarda precyzja, którą lubię, że no jeśli odpowiednio mocno się pomyśli nad problemem, to można go rozwiązać. Jest jedna z piękniejszych historii z polskiej sceny bezpieczeństwa, gdzie najpierw nasz jeden z poprzednich gości, Michał Trojnara, opublikował swoją własną kryptografię,
A potem przyszedłeś ty, popatrzyłeś na to i podrapałeś się po głowie i pomyślałeś, tutaj chyba może coś nie działać, i sprawdziłeś i po paru godzinach okazało się, że coś nie działa. A masz często tak, że podchodzisz do jakiegoś pomysłu po prostu tak sobie na zasadzie, no właśnie popatrzę, bo dawno na nic nie patrzyłem, mózg mi się męczy i muszę sobie coś przeanalizować. Czy to był akurat zbieg okoliczności, że trafiłeś na te materiały i postanowiłeś się im przyjrzeć? Oj, to nie był zbieg okoliczności. To w ogóle muszę sprostować, że to nie było parę godzin, bo jednak trochę to zajęło, ale to było tak, że zapisałem się na Security Besides i zgłosiłem temat. Temat już nie pamiętam, ale generalnie całą prezentację miałem o własnej kryptografii, dlaczego jej nie należy robić. No i to, że Michał miał prezentację akurat tuż po mnie i na temat własnej kryptografii, no to był zupełny przypadek, ale no nie mogłem tego odpuścić, więc usiadłem, stwierdziłem, że usiądę i tak długo, aż nie znajdę jakiegoś problemu, to nie wstanę. Nawet pamiętam, że w Madrycie chyba na Virus Bulletinie pierwszy i jedyny raz, kiedy na afterparty nie poszedłem, bo jakieś tam hasze się liczyły, ale no udało się, więc zdążyłem na prezentację, żeby pochwalić się zepsuciem tego pomysłu. Swoją drogą tu mogę się pochwalić też jeszcze nieoficjalnie, ale jest szansa, że StreamHash 5 również będzie zasługiwał na jakąś publikację, jak tylko uda mi się naprawić mojego bloga. Ale no, no bo znowu dygresję zrobiłem, odpowiedziałem zupełnie nie na pytanie. No, znaczy ogólnie dużo fajnie jest psuć coś, co istnieje naprawdę i co działa, co ktoś inny stworzył i jakby jest używane w praktyce, niż rozwiązywać jakieś arbitralne problemy typu jak CTF-y. Więc fajnie czasami jest znaleźć jakiś program albo właśnie jakąś czyjąś funkcję i spróbować znaleźć w niej błąd. To tak, no, zdarza mi się. Mam taki dłuższy plan od dłuższego czasu, żeby zacząć jakieś bug bounty robić i faktycznie szukać zero dayów w prawdziwym software'ze, no ale jak na razie się nie zebraliśmy do tego. Ja wykorzystam tą niepowtarzalną okazję i czy mógłbyś wskazać nam algorytmy kryptograficzne, na które już dostatecznie długo twoim zdaniem patrzyłeś i jeszcze nic nie znalazłeś, bo możemy wtedy sobie gdzieś tam w rankingach naszych zastosowania podnieść. Taki certyfikat. MSM patrzył i nie znalazł. W ogóle problem z kryptografią jest taką, że wystarczy raz dobrze popatrzeć i jak ktoś znajdzie błąd, to już będzie na zawsze dla wszystkich złamane, ale no na AES bardzo długo patrzyłem w związku ze StreamHashem i generalnie jestem w stanie napisać szyfrowanie AES-em z pamięci. Jestem w miarę przekonany co do tego. Ale no tak, wiem, że pytanie było żartem, więc nie będę odpowiadał poważnie. Nie, zrobimy ci taki specjalny. Nie, Adam, zrobimy MSM-owi taki certyfikat, certified by MSM, i będziesz mógł przykładać przy wszystkim, na co spojrzałeś, będą, czego nie znalazłeś. Będą trzy levele. Patrzył 24 godziny, 48 i 72. Nie. Jedyny algorytm, co do którego mogę ręczyć, że jest bezpieczny, to one time pad. A cała reszta. Tak. No okej, okay, ale to zostając przy tym krypto, czy uważasz, że dobrym pomysłem jest tworzenie własnego krypto? Oj no, to jest pytanie stronnicze, bo jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, czyli oczywiście nie. To znaczy... A dlaczego? Ale no to jest trudne, bo w tym, to co cała kryptografia ma się zatrzymać w tym momencie, już nigdy żadna nie zostanie stworzona, no ktoś to krypto nowe tworzy, tak? No to jest słuszna uwaga, ale problem w tym, że na przykład ja nie sądzę, żebym był w stanie napisać jakąś funkcję, która będzie na tyle mocna, żeby faktycznie jej użyć i żeby ktoś jej nie złamał w tydzień czy tam w parę dni. A nawet gdybym był, no to zawsze się znajdzie ktoś mądrzejszy ode mnie, który będzie to w stanie złamać, więc generalnie ufać. Nowe algorytmy kryptograficzne powstają w konkursach, to znaczy, że ludzie zgłaszają tam kilkanaście funkcji do jakiegoś konkursu i udowadniają tam, że są odporne na istniejące już ataki, no i albo przechodzi, albo nie, no i tam patrzą na to jakieś bardzo tęgie głowy kryptograficzne, no i dopiero potem, kiedy już te kilkanaście, kilkadziesiąt kryptografów popatrzy na ten algorytm, spróbuje zrobić atak, nie uda im się, to można mieć jakąś w miarę pewność, że
no pewnie ten atak nie jest taki prosty. A w momencie, kiedy ktoś tworzy własny algorytm, to zazwyczaj jednak nie wysyła go kilkunastu kryptografom do oceny, tylko no, napisze jakąś tam funkcję u siebie w programie i zakłada, że jest bezpieczna, nawet nie analizując tego. Swoją drogą, nawet implementowanie kryptografii samodzielnie jest prawie zawsze błędem. Co prawda raczej mało kto to robi, na szczęście, bo jednak ludzie korzystają z bibliotek, ale często biblioteki są bardziej niskopoziomowe niż powinny, więc na przykład ludzie jakby szyfrują rzeczy, których wcale nie chcą, żeby były zaszyfrowane na przykład, tylko chcą je uwierzytelnić. I to jakby nie jest zupełnie co innego, ale ludzie przez to, że korzystają z niskopoziomowej biblioteki, koncentrują się na rozwiązaniu, a nie na problemie. Jest taki fajny artykuł, który polecam swoją drogą bardzo. Jak to się, if you're typing the letters S into your code, then you're doing it wrong. I on jest właśnie o tym, że jakby prawie zawsze używanie niskopoziomowych prymitywów typu AS w kodzie bezpośrednio jest błędem i nie tym, co programista chciałby zrobić. No dobrze, zostawmy teraz krypto na chwilę, a przynajmniej. Wróćmy do malware'u, bo analizujesz dużo malware'u jako zarówno zawodowo pewnie, jak i czasem hobbystycznie może ci się zdarzy. Opowiedziałeś, że twoja kariera w CERT-cie rozpoczęła się od analizy NIMAIMA, który łatwy w analizie nie był. Czy trafiłeś na coś bardziej zakręconego, coś ciekawszego z punktu widzenia analityka, jakąś większą przeszkodę niż stanowił ten NIMAIM, którego zrobiłeś w 3 dni i noce? No, NIMAIM był na pewno najbardziej szalonym malwarem, znaczy najlepiej, bardziej zobfuskowanym i najcięższym w analizie, jaki się zdarzył. Ale no, więc tak, mam do niego duży sentyment, ale no, do każdego malware'u mam trochę sentyment. Każdy jest trochę specyficzny i o każdym mogę, każdy mi się z czym innym kojarzy. Ogólnie trojany bankowe są bardzo ciekawe, bo jakby nie są to, no są zazwyczaj, były zazwyczaj skomplikowane i widać, że tam ludzie, którzy nad tym siedzieli, się znali na swoim fachu i jest tam co rewersować. To jest przeciwieństwo na przykład ransomware'u, gdzie aż no, smutno się człowiekowi robi, jak otwiera ID, bo tam nawet spakowane to nie jest i no, w zasadzie nie ma co rewersować, bo są dwie pętle na krzyż i jakaś generacja klucza, która jeszcze ma błąd czasami. No aż chce się wysłać jakąś pomoc dla autora tego ransomware'u, bo widać, że jako programista by sobie nie poradził. Ale to dobrze. Ale... No właśnie to jest pytanie, czy dobrze, tak? No bo mamy bardzo duży problem z ransomware'em. No skoro one są tak na kolanie pisane, no to świadczyłoby, że może być tam dosyć dużo błędów. Czy to znaczy, że oni się już nauczyli implementować to krypto odpowiednio w ransomie, że tych błędów się nie znajduje? O, nie nauczyli się, ale na szczęście jest, znaczy na szczęście, niestety jest selekcja naturalna i te ransomy, do których się napisze dekryptor, umierają, a te, do których się nie napisze, żyją dalej. No i głównie dlatego większości ataków się nie da zdeszyfrować. Bo te nowe ransomware'y, które powstają, jakby jest, kiedy jest jakaś nowa rodzina ransomware'u, to szansa, że będzie błąd, jest duża. Nie wiem w zasadzie czemu, w sensie to nie jest takie trudne. Wydaje mi się, że dowolny tutorial w internecie by mógł odpowiedzieć na pytanie, jak bezpiecznie zaszyfrować plik, ale no, na szczęście ludzie od ransomware'u tego nie potrafią. No ale wydaje mi się, że to, wracając do tego, o czym mówiliście, nie, jest nie do końca dobre, to znaczy ransomware bardzo uprościł cały ten proces wyciągania pieniędzy od klienta, no bo na przykład w bankerach, no to jakieś ciężkie sprawy trzeba robić, tam włamywać się do przeglądarek, robić menu in the browser, tam jeszcze jakieś ATS-y pisać, a w ransomware'ze po prostu szyfrujemy pliki i mówimy użytkownikowi, żeby sam się z nami skontaktował i sam nam zapłacił, więc jakby ten ciężar płacenia jest przerzucony na użytkownika, więc jakby tym się dużo upraszcza to cały proces dla tego twórcy takiego ransomware'u, więc osoby, które no nie mają żadnej grupy swojej przestępczej i nie znają się na jakby programowaniu, mogą same prowadzić taki w cudzysłowie biznes, jakby wejść w ten świat
jakby z niższym progiem wejścia. No niestety. No dobra, słuchaj. Zbliżamy się powoli do końca, więc czas przejść do naszych rytualnych pytań. Czyli teraz pytanie, na jakim systemie pracujesz na co dzień? Z jakiego używasz do pracy czy w domu? Oj, no oczywiście Linux. Już od bardzo dawna Linux. Dość przeklęty Linux swoją drogą. Jest to obecnie teraz ten laptop, na którym jestem, to Ubuntu, ale bardzo mocno zmodyfikowane. Ogólnie lubię czasami popatrzeć w listę procesów i jak jakiś proces mi się wydaje zbędny, to go usunąć. A dodatkowo staram się przechodzić na NixOS, który jest jeszcze bardziej przeklętym systemem. To jest generalnie taki pomysł, że cały system jest skonfigurowany w czysto funkcyjnym języku programowania i można sobie go przebudować i wracać do poprzednich wersji na przykład. Więc generalnie na lotniskach się nie boję, że ktoś mi każe odblokować laptopa, bo wiem, że i tak nie będzie w stanie go używać, kiedy mu go dam odblokowanego. No to jest dobry sposób. I drugie pytanie, które zadajemy tak naprawdę wszystkim, które definiuje naszego gościa. I to pytanie brzmi, czy Commodore, czy Atari? Oj, no i wydaje mi się, że będę właśnie w tej grupie, która jest znienawidzona z obu stron, bo tak fizycznie nie używałem ani jednego, ani drugiego. Może już faktycznie w to pokolenie wpadam. Natomiast jeśli już miałbym wybrać, to interesowałem się demosceną. Jest dość ciekawa i wydaje mi się, że Commodore wygrywa na tym polu. Nawet rewersowałem sobie parę demek na Commodora, więc no, taka by była moja odpowiedź, jeśli bym jakąś musiał udzielić. Dziękuję. No dobrze, trzeba być mężczyzną i się z tym pogodzić. No dobra, słuchaj, to było ostatnie nasze pytanie i teraz czas odwrócić rolę i czas, żebyś ty zadał pytanie naszym słuchaczom, bo mamy do rozdania UBK-e. W związku z tym prośba, żebyś zadał swoje pytanie. To pytanie będzie następujące. Konkretnie zaszyfrować ASM, kryptografia, mój nick, czyli MSM, małymi literami, z podawanymi nullbajtami do wielkości bloku i takim samym kluczem i podać wynik. Jakoś szesnastkowo, no bo generalnie inaczej wyjdą krzaki. To pytanie to ogólnie test społeczny, jak szybko komuś się uda to odpalić. W sumie aż sam jestem ciekawy. No dobra, to w międzyczasie... Jest 15 sekund laga do między nami a słuchaczami, więc to mniej więcej teraz zaczęli. To możesz stopę włączyć, żeby sprawdzić. No to jeszcze mamy chwilę czasu, jak ludzie próbują znaleźć odpowiedź na twoje pytanie. Powiedz nam jeszcze, skąd ksywa MSM? Oj, to długa historia. W sumie zazwyczaj unikam odpowiedzi na to pytanie, no ale jak już pytasz, to niech stracę. Było takie czasopismo jak CD Action kiedyś, dawno temu, jak jeszcze ludzie czytali papierowe gazety. I było tam jakoś bardzo dawno temu, w czasach jeszcze przed internetem, bo szukałem tego i nie mogłem znaleźć. Ktoś opublikował artykuł na temat tego, że gracze to generalnie patologia społeczna i gry powodują agresję i generalnie no, dzieci, które grają w gry, nigdy niczego nie osiągną. I było tam użyte sformułowanie, że gracz to MSM, czyli mały seryjny morderca. I tak bardzo mi się to spodobało, że zdecydowałem się tego użyć jako nick. O Jezu, co za historia. Pięknie. Mamy prawidłową odpowiedź. Tak, pierwsza dobra odpowiedź. To był Krystian Graba. Także Krystian, numer paczkomatu, tak? Adam, dobrze pamiętam, numer paczkomatu i numer tak, telefonu numer do ciebie telefonu. E-mailem. Tak, poproszę. Na adam@zaufana3strona.pl. Gratulacje, Krystian. Zgadza się. Tak. Ale generalnie nie polecam trzyliterowych ników. Trzyliterowe niki są bardzo słabe, bo później okazuje się, że ten sam skrót ma bardzo wiele różnych znaczeń. Niektóre mniej, niektóre bardziej ciekawe. No ale niku się nie wybiera, a przynajmniej wybiera się tylko raz. Podobno. No dobra, Adam, teraz ja czy ty? Mogę ja. No to dajesz. Słuchaj, ja mam pytanie z zupełnie innej beczki, związane z moim ostatnim hobby. Są klocki Lego i w klockach Lego są zestawy.
Jest taki zestaw, który jest na liście 10 największych, jeśli mówimy o liczbie klocków tego zestawów. Jest na niej nawet dwa razy. I raz na tej liście ma 5922 klocki, a raz 5923. Podaj nazwę zestawu i powiedz, czym jest ten dodatkowy klocek. Zobaczymy, kto tu lubi Lego. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ambitna. Nie bawię się Lego. Tak. No. To może, jak czekamy na odpowiedź, to może jeszcze na jakieś pytanie odpowie Jarek. No ale już mamy odpowiedź, słuchajcie, już jest odpowiedź prawidłowa. No oczywiście. Piotr podał prawidłowo nazwę zestawu, natomiast użytkownik o nicku Bonus Play podał całą odpowiedź. Lego Taj Mahal i to jest Brick Separator. A to jest bardzo ładne, bardzo ładne. Trzeci największy pod względem liczby aktualnie klocków zestaw. I gdy wydawano aktualizację po tam 10 czy 12 latach, w sensie reedycję tego oryginalnego, który już był dawno wycofany ze sprzedaży, dodano taką, no, taką dźwigienkę do oddzielania jednego klocka od drugiego, żeby sobie już nie łamać paznokci, bo kiedyś jej nie dawali, a teraz ją dają, dlatego jest o jeden klocek więcej. No i bardzo dobrze, Bonus Play, gratulacje. Nie wiem, czy pozdrawiam kolegę Bonus składałeś. Z sercu. A, to kolega z sercu jest, też lubi Lego. No, to może się kiedyś umówimy, pobawimy się razem klockami. Napisz na Adam Mopa, zaufana trzecia strona, swój numer paczkomatu i numer telefonu, a UBK w pełni zasłużenie trafi w twoje ręce. No dobrze, Adamie. Adamie, ja mam do ciebie pytanie w ogóle, jeżeli chodzi o Lego, to czy do zestawów już dodają jakieś klapki kuboty, żeby nie wdepnąć w taki klocek? Nie, ale można sprzątać. A, okej. Okay. No. Na to nie wpadłem. Dobrze, to teraz moje pytanie. Słuchajcie, pytanie też nie związane z komputerami, bardziej z wydarzeniem, które się jakby wydarzyło w tym tygodniu. Więc pytanie brzmi. Podaj ówczesny wiek aktora i tytuł pierwszego Bonda, w którym wystąpił Sir Sean Connery. Odpowiedź w jednej linijce. Czekamy na odpowiedzi. O, już mamy prawidłową odpowiedź. Jest to Radek Żuber. Aktor miał 32 lata i pierwszym Bondem był doktor No. Także Radku, gratulacje. To już chyba trzeci raz, jak dobrze pamiętam. Chyba zrobisz Jerzyka z tych UBKI, coś tak podejrzewam. Musimy wprowadzić regulamin ograniczający liczbę maksymalnych zwycięstw, żeby większe szanse dać pozostałym. Tak jest. Procedurę znasz, także mail do Adama i tyle. Tak. Dzięki, gratulacje. Zaskoczył mnie ten Radek. Radek właśnie się zrzeka po raz kolejny swojej wygranej, więc zobaczmy, czy mamy kogoś, kto podał również prawidłową odpowiedź. Dzięki Radku za bardzo dojrzałe podejście, rzadko wykazywane przez zwycięzców wielokrotnych, wcale do nikogo nie piję. To następny jest Heroaster, z tego Rev, co widzę. Strzelał, ale nie trafił. Tak, Heroaster. Heroaster, dzisiaj jest twój szczęśliwy dzień, możesz podziękować Radkowi. A więc zmieniamy zwycięzcę, ogłaszamy, że Heroaster, o ile jeszcze jesteś z nami na kanale. Heroaster, poproszę numer paczkomatu i numer telefonu i podziękowania dla Radka na mój e-mail adammałpa@trzeciastrona.pl. Gratulacje. Warto walczyć do końca. No cóż, pozostaje nam podziękować ci, Jarku, za tą super wywiad, super wizytę u nas. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mieli okazję też spotkać się, że tak powiem, IRL na jakiejś imprezie, jak to mamy w zwyczaju w tym community. I dziękujemy ci bardzo. Za zaproszenie. Nie wiem, jak to będzie z tym spotkaniem, bo teraz ta śmieszna gorączka jakoś ma coraz więcej zakażeń w Polsce, ale również mam nadzieję, że kiedy już się skończy, to spotkamy się na jakiejś konferencji. Każdy w swoim bunkrze jakoś wytrwamy.
Mam nadzieję, że nikt wtedy policji nie wezwie. Masz gdzieś ten mandat sławny pod ręką? Tak, skan chyba wisi w CERCie, albo nawet oryginał. Ale to jest w trzech słowach, żeby nie zostawiać naszych gości bez wyjaśnienia takiego niszowego żartu. Historia jest długa, a zaczęła się od tego, że Adam Lange pojawił się na moście, jak wszystkie złe historie zaczęło się od tego, że Adam się gdzieś pojawił, a później, chwilę później wyskoczyła policja. No i generalnie grupa certowców, która, zresztą nie tylko certowców, która kulturalnie spożywała alkohol w miejscu nie do końca legalnym, ale no było to nad Wisłą. Jakby w Warszawie można, nad Wisłą, okazuje się, że nie w całej Polsce. Została zatrzymana, no i ja zostałem tym wybranym szczęśliwcem, który dostał mandat o bardzo fajnej treści, to znaczy, że spożywał alkohol braniewo chmielowe, pół litra, w miejscu nie, do tego nieprzeznaczonym. No. Po podzieleniu na ilość osób, która tam była, myślę, że ten nie był to wielki koszt dla nas, tak, to tyle. Ale nie było to pierwszy placement. Nie był to pierwszy raz, kiedy pojawił się Adam, a chwilę później wyszła policja, więc generalnie mamy wątpliwości, czy to był przypadek. To są jakieś pomówienia. No dobra, wszyscy już wiemy, jak wyglądała historia, także dzięki Jarku i do zobaczenia. Dzięki. Dzięki. A my jeszcze na moment wracamy do rozmów duszpasterskich, bo obiecałem wam coś. Więc tak, UBK-e są rozdane, natomiast chciałem przypomnieć, że jest Oh My Hack i tak, teraz jest kod wykop 15K. Nie zdążyłem przygotować dedykowanego, więc jest kod inny. To jest kod na rabat na 15% na bilety. Natomiast uwaga, ponieważ was kocham za to, że z nami jesteście i wszystkich, którzy wytrwali aż do tej pory lub słuchają nas po czasie, to jeżeli wyślecie maila na adam@zaufana3strona.pl z Oh My Hack w temacie, to w odpowiedzi dostaniecie kod na 20%. Ten kod ma jedną sztuczkę, będzie działał przez dobę, w tej dobie, w której ja go wam wyślę. Więc jeżeli chcecie z niego skorzystać, to wcześniej się przygotujcie, żebyście mogli tego zakupu dokonać. No i to w zasadzie tyle. Oprócz tego, że za tydzień będziemy mieli naprawdę fajnego gościa. Zresztą jak co tydzień. Ponieważ za tydzień odwiedzi nas założycielka Invisible Things Lab, jedna z najsłynniejszych na zachodzie postaci polskiego security, Joanna Rutkowska. I ciekawe, czy wejdzie z Kubesa. Sprawdzimy, zapytamy na pewno. Także do zobaczenia za tydzień. Wpiszcie do kalendarza niedziela 21, a naszych byłych, stałych programów szukajcie na livezaufana3strona.pl i na wielu kanałach podcastowych. Dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia za tydzień. No i znowu nie jeszcze, Adam. Gdzie jest Stefan? Ja się tak zawsze się zakręcę tymi ogłoszeniami, żeby wszystko tak płynnie powiedzieć. I on zawsze taki smutny siedzi, tak na mnie patrzy i tak... No właśnie. Jest Stefan, no właśnie. Także wszyscy w komplecie. Bardzo wam dziękujemy za spędzony z nami czas i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa.